ubiegłej kadencji uchwaliliśmy nazwę ulicy będącej łącznikiem między ulicą Konarskiego a ulicą nad Torem. To jest uliczka Antoniego Czortka. I dwukrotnie zadawałem pytania, kiedy wreszcie pojawią się tabliczki z nazwą tej ulicy. I za każdym razem otrzymywałem odpowiedź, że to nastąpi w dniu uroczystym. Ten dzień uroczysty jakoś nie nadchodzi. Może byśmy się zwrócili do wnioskodawcy pana Drzymalskiego, żeby wyznaczył wreszcie ten dzień, bo tabliczki już są podobno gotowe. Wnioskodawca nie chce wyznaczyć terminu, kiedy po prostu uroczyście dokona otwarcia tego. A było takie ustalenie, że poś uroczyście, bo nie ma problemu, my nawet jutro możemy je zamontować. Tylko żeby później nie było problemu ze strony wnioskodawcy, że on nie miał możliwości ich odsłonięcia uroczyście. Ale już wielokrotnie się kontaktowaliśmy z wnioskodawcą. Może jakieś pismo wystosować do wnioskodawcy, nie wiem, jakieś dokumentacje, żeby było, żeby to może jakoś rozwiąże. Ja mogę to zamontować, nie ma problemu. Ustosunkować jakiś termin, no cokolwiek. Bo temat się pojawia regularnie. Ja jestem w bieżącym kontakcie z panem Damianem Drzymalskim, który jest wnioskodawcą, jest dalszym krewnym patrona tej ulicy. Natomiast zgodnie z zborą rodzina, która zamieszkuje w województwie świętokrzyskim, przybyła na tę uroczystość. I określą mi miesiąc temu, że maj wchodzi w rachubę. Także mówię, ja jestem w ciągu w kontakcie z panem Damianem Drzymalskim, natomiast mówię, to właśnie to on odracza ten czas od odsunięcia tej tabliczki.